Zauważyliście żółte paski na zderzaku Storma? Cóż, nie jest to element jego malowania, a wymagane przez NASCAR oznaczenie samochodu. Już wyjaśniam. Wyścigi, które są pokazane w autach, są odwzorowaniem wyścigów NASCAR. Według przepisów dotyczących tego sportu, każdy kierowca, a w tym przypadku samochód, który pierwszy raz bierze udział w wyścigu, musi mieć na tylnym zderzaku żółte pasy ostrzegające innych, że tym samochodem porusza się nowicjusz. Twórcy są dość konsekwentni w tym temacie, ponieważ w pierwszej części aut mogliśmy również zobaczyć żółty pasek na zderzaku McQueena, podczas gdy w kolejnych częściach, jako że nie był nowicjuszem, żółty pasek został usunięty. Takich szczegółów w tym filmie znajdziemy dużo więcej, a ja wszystkie je dzisiaj dla Was omówię. Przenieśmy się na plażę. Cruz rozkłada maszynę, na której Zygzak desperacko nie chce trenować. Wsłuchajmy się jednak w dźwięk, jaki wydaje maszyna. Ten sam dźwięk wydają stare komputery Macintosh od firmy Apple. Ale jaki związek ma firma z nadgryzionym jabłkiem z autami? Studio Pixar, które stworzyło auta, powstało dzięki wykupieniu przez Steve'a Jobsa działu animacji od wytwórni Lucasfilm. Natomiast Steve Jobs, dla tych, którzy nie wiedzą, był współzałożycielem Apple. Prawie każda rejestracja w autach jest nawiązaniem do czegoś, o czym wspomniałem w poprzednich częściach. Tak jak przykładowo rejestracja Luigi'ego to tak naprawdę współrzędne fabryki Ferrari, tak rejestracja Cruz Ramirez odnosi się do Cristeli Alonso, kobiety, która w oryginalnej wersji językowej dubbinguje postać Cruz. Spójrzmy. Pierwsza oraz ostatnia litera to inicjały Cristeli. 01-06 odnosi się do 6 stycznia, czyli narodzin aktorki. Sam samochód zarejestrowany jest w stanie Texas, który w rzeczywistości ma swoje odzwierciedlenie w stanie Texas w Stanach Zjednoczonych, skąd pochodzi Cristela. Zygzak oraz Cruz biorą udział w wyścigu, w którym do samego rozpoczęcia nie wiedzieli, co tak naprawdę ich czeka. Zygzak chwilę wcześniej przybrał kamuflaż w postaci błota, aby nikt go nie poznał. Jednak jak wiemy, Zygzak wszędzie jeździ ze swoim kumplem i jednocześnie transporterem, którym jest Maniek, ogromna ciężarówka. Ciężko ukryć ciężarówkę w tłumie, dlatego też Maniek zarzucił na całą naczepę ogromną płachtę z napisem Joko Flokos oraz wizerunkiem klauna. Do klauna wrócimy za chwilę. Napis Joko Flokos nawiązuje do kierowcy wyścigowego Tima Floka, który podczas jednego ze swoich zwycięskich wyścigów wziął swoją małpę Joko Floko jako pasażera. Ten czyn Tima sprawił, że Joko Floko jako jedyna małpa na świecie wygrała wyścigi samochodowe. Ale na tym ten szczegół się nie kończy. Samochód, którym Tim oraz małpa wygrali wyścig, to prawdziwy Hudson Hornet. Klaun, o którym wspomniałem, jest natomiast tym wielkim, strasznym klaunem, którego mogliśmy zobaczyć w innej animacji Pixara, W głowie się nie mieści. Przechodzimy na tor Błotoryja, na którym znajdziemy kilka billboardów. Jednym z nich jest ten, mówiący Wild Bill's Racing Cones. Billboard nawiązuje do scenografa Williama Cona, znanego również jako Bill Cone, pracującego przy filmie Auta 3. Drugim billboardem, który powinien nas zaciekawić, jest ten reklamujący zwykłą ubezpieczalnię. Nie byłoby w tym nic specjalnego, gdyby nie fakt, że ta ubezpieczalnia, czyli InsuriCare, jest tą samą ubezpieczalnią, w której pracował pan i nie ma mocny. Czyżby auta i superbohaterowie żyli na tej samej ziemi? Tak swoją drogą to myślicie, że auta w autach mają ubezpieczenie na samochód czy na życie? Dajcie znać w komentarzach. Ostatni z billboardów, na który warto zwrócić uwagę, mówi nam o częstotliwości radia 86,2. Nie ma w tym nic zaskakującego, poza faktem, że jest to sprytnie ukryta data, czyli luty 1986 roku. 3 lutego 1986 Pixar Animation Studios stało się niezależną wytwórnią filmową. Przyszykujcie się, bo nawiązania do tej daty twórcy ukryli w tym filmie aż w 3 różnych miejscach. Wracając na asfaltowy tor, tuż przed jednym z wyścigów Jackson Storm wypowiada do Zygzaka takie słowa. Brzmią one dość znajomo. Tak, to było nawiązanie do filmu Toy Story 3, wypuszczonego przez studio Pixar aż 7 lat wcześniej. Zwróciliście uwagę na to, że nasz słynny Zygzak, niezwyciężony McQueen, wygrał zawody na naszych oczach zaledwie 2 razy? W wyścigu otwierającym całą serię zremisował z Maruchą oraz Królem. Podczas dogrywki rozstrzygającej między chłopakami zatrzymał się tuż przed linią mety, aby popchać Króla, by ten mógł ukończyć swój ostatni wyścig, a Złoty Tłok jak ostatni ciul wygrał Marucha. W drugiej części, mimo że nie były to wyścigi NASCAR, a wyścigi World Grand Prix, to Zygzak również nie wygrał. Pierwszą część w Tokio zwyciężył Francesco. Odcinek w Porto Corsa co prawda zwyciężył Zygzak, ale poprzez przerwanie wyścigu w Londynie tak naprawdę nie mamy żadnego zwycięzcy tych zawodów. Dopiero w trzeciej części podczas pierwszego wyścigu zwycięża, drugi natomiast ponownie przegrywa z nowym zastępcą króla Karolem Wydechło. Trzeci z wyścigów to zaledwie drugi i ostatni raz, kiedy widzimy Zygzaka jako zwycięzcę, ponieważ w czwartym wyścigu pojawił się Jackson Storm i wszystkich pozamiatał. W ostatnim wyścigu co prawda zwycięża drużyna z numerem 95, ale nie oszukujmy się. Gdyby nie Cruz, zakończenie tego wyścigu wyglądałoby zupełnie inaczej. Przenieśmy się pod most, pod którym ekipa kimała po wyczerpujących staraniach, aby ujść z życiem. Billboard stojący na moście to billboard hotelu Sweepwell.
Markę tych hoteli mogliśmy poznać w Toy Story of Terror z 2013 roku. 020386, czyli liczby widoczne na dole billboardu, odnoszą się do dnia 3 lutego 1986 roku, czyli już drugi raz do dnia powstania Pixar Animation Studios. Widoczne na środku Lux CO to prawdopodobnie nawiązanie do słynnej lampy Luxo, którą widzimy podczas sceny otwierającej każdą animację Pixara. Sam napis Time to Retire ma w sobie ukryte podwójne znaczenie. Po pierwsze, ponownie nawiązuje do Toy Story of Terror, ponieważ powodem, dla którego mama Bonnie zjechała do hotelu, był fakt, że przebiła ona oponę. Retire w wolnym tłumaczeniu oznacza właśnie zmianę opony. Natomiast retire pisane bez myślnika oznacza późną emeryturę, co idealnie odzwierciedla rozmowę Zygzaka i Cruz i fakt, że być może nadszedł czas, aby Zygzak odpuścił sobie wyścigi. Wejdźmy jeszcze na chwilę do Mańka, jakkolwiek by to nie brzmiało. Scena, której przygląda się Zygzak, pochodzi z drugiej części Out. Sama scena kryje w sobie dużo więcej, ale o tym możecie się dowiedzieć z poprzedniego filmiku. Gabriel to jedna z wyścigówek w ośrodku treningowym. Jest on Meksykaninem i tęskni za swoim domem, stąd jego mina. Cruz, aby go rozweselić, włącza mu film, którego akcja dzieje się w jego rodzinnym kraju, Meksyku. Ale chwila. To, co Cruz włączyła, to kadry z filmu Coco. Nawet sam Gabriel krzyczy: Santa Cecilia, mi pueblo! Santa Cecilia to miejscowość, w której toczyła się akcja Coco. Przenosząc się natomiast do baru, gdzie Szpachel zabrał Zygzaka i Cruz, widzimy obok kapeli pewną gitarę. Ta biała gitara to również nawiązanie do filmu Coco. Jest to gitara należąca do Ernesto de la Cruza. Z kolei, przechodząc do innego baru, gdzie uczestnicy płotnego wyścigu kibicowali Zygzakowi i Cruz, w tle możemy zobaczyć logo Torquilli, co jest sprytnym połączeniem słowa torque, oznaczającym moment obrotowy w samochodach, oraz słowo tequila. To, co nas jednak ciekawi, to samo logo Torquilli. Jest to czaszka nawiązująca kolejny raz do filmu Coco. Sam film natomiast to animacja Pixara, która miała swoją premierę prawie pół roku później niż Auta. Także taka mała zapowiedź od twórców. Jednym ze stale występujących elementów w animacjach Studio Pixar jest piłka Luxo. Jest to żółto-niebieska piłka z czerwoną gwiazdą w środku, którą Pixar przedstawił światu w krótkometrażowej animacji Luxo Junior z 1986 roku. W wielu filmach przybierała ona postać zwykłej piłki, ale zdarzały się też produkcje, gdzie była ona malowidłem czy choćby neonem. W trzeciej części Out znaleźć ją możemy w dwóch postaciach. Jako prawdziwą piłkę widzimy ją w garażu, kiedy Szpachel uświadamia Zygzakowi, jak mocno Doc Hudson był z niego dumny. W innej postaci jest ona odwzorowana na jednym z samochodów. Całe auto jest pokryte barwami piłki Luxo, a na masce widzimy jej podobiznę w formacie 2D. Ten samochód ma na dachu numer 86. Numer ten po raz trzeci nawiązuje do roku założenia Pixar Animation Studios. Jednak jako już cały samochód przedstawia nam piłkę Luxo, niewykluczone, że nawiązanie z numerem 86 odnosi się do krótkometrażówki Luxo Junior, w której mogliśmy po raz pierwszy zobaczyć piłkę Luxo i która miała premierę właśnie w 1986 roku. Wróćmy na sam początek filmu. Zygzak przed każdym wyścigiem przechodzi pewnego rodzaju rytuał, wybierając się w głąb siebie. Tym razem nie było inaczej. Jednak zamiast wmawiania sobie, że jest szybki, wyobrażał sobie rozmowę z Dokiem Hudsonem. Jak wspomniałem w drugiej części, w oryginalnej wersji językowej głosu doktorkowi udzielał Paul Newman, który zmarł w 2008 roku, przez co nie wystąpił w Auta 2. Mimo to możemy usłyszeć go w trzeciej części przygód Zygzaka. Jak to możliwe? Jak twierdzi Pixar, podczas nagrań do pierwszego filmu John Lasseter, czyli reżyser, usiadł z Paulem w pokoju nagrań przy włączonym sprzęcie i rozmawiali bardzo dużo o autach oraz ogólnie o życiu. W ten sposób odtworzyli jego głos do paru scen zawartych w filmie. Magister Felga, którą mogliśmy poznać na wyścigu w Błotoryi, obwieszona cało jest przeróżnymi tablicami. O jednej z nich powiem jeszcze później, natomiast ta, która ciekawi nas teraz, to ta, na której napisane jest Cutting Boulevard. Ta zupełnie przypadkowa tablica nawiązuje do starego adresu siedziby studia Pixar, 1001 West Cutting Boulevard. Rogi Magister Felgi są nawiązaniem do rogów Czarownicy, złoczyńcy ze świata Disneya. Jeśli natomiast wrócimy z powrotem na tor i przyjrzymy się temu pokracznemu samochodzikowi, dostrzeżemy, że na przodzie widnieje napis Park Avenue. Tym samym nawiązując już nie do starego, ale do obecnego adresu studia Pixar, 1200 Park Avenue. Cały tor wyścigowy, po którym ścigają się auta, pokrywają loga przeróżnych sponsorów. Logo, na które warto zwrócić uwagę, widzimy w tym miejscu. BNL, czyli firma By and Large, którą mogliśmy poznać wraz z historią Wall-E'ego. I to ta firma odpowiedzialna była za zanieczyszczenie całej planety. Wyścigówka z numerem 31, którą widzimy tuż przed ostatnim wyścigiem, sponsorowana jest przez Triple Dent Gum. Marka ta została pierwszy raz ukazana w innym filmie Pixara, w głowie się nie mieści. Wróćmy kolejny raz na błotny tor. W trakcie wyścigu dostrzec możemy taki oto samochód. Jest to tak zwane auto Pizza Planet, które zadebiutowało w pierwszej pełnometrażowej animacji Pixara, czyli Toy Story. Od tamtego czasu, czyli już ponad 28 lat, studio umieszcza auto Pizza Planet w każdej swojej animacji i jest to drugi stały element ich filmów. Mało brakowało, a przez ten incydent samochód Pizza Planet mógłby już nie wystąpić w kolejnych produkcjach.
Trzecim nieodłącznym elementem filmów Pixara, zaraz po piłce Luxo oraz aucie Pizza Planet, jest numer A113. A113 jest to numer sali naukowej na Uniwersytecie California Institute of the Arts, skąd wywodzi się większość animatorów Doliny Krzemowej. Stąd też w wielu filmach, nie tylko animacjach i nie tylko studia Pixar, ukrywany jest ten numer. Powiedziałem wam wcześniej, że jeszcze wrócimy do tych tablic, którymi obwieszona jest magister Felga i właśnie nadszedł czas. Jedna z nich sprytnie ukryła ten numer, oddzielając go zerem, jednak to wciąż A113. Wracając do początku filmu i wywiadu Zygzaka z Ireną Syreną, na jej drzwiach również widnieje A113. Natomiast przenosząc się do biura Sterlinga, jesteśmy wręcz atakowani ogromnym A113. No, nie dało się tego nie zauważyć. A skoro już jesteśmy przy biurze Sterlinga, to wejdźmy do środka. Na półkach za jego biurkiem zauważyć możemy magiczną dyniową karocę należącą do Kopciuszka. Oraz, co dziwne, widzimy oprawione w ramkę zdjęcie Barona z filmu Auta 2. Jak dobrze pamiętamy, Baron był złoczyńcą. Skoro więc Sterling tak go lubi lub podziwia, że trzyma jego zdjęcie w ramce w swoim biurze, to czy Pixar nie sugeruje nam czasem podprogowo, że Sterling nie jest dobrą postacią? Ale to nie temat na ten filmik. Gdybanie i teoretyzowanie wrzucam dla was na drugi kanał, Cornel Teorie. Zainteresowanych zapraszam. Pozostając jeszcze w biurze, jeden z produktów z wizerunkiem Zygzaka nosi nazwę Mac Clean. W drugiej części również mogliśmy zobaczyć, jak Japończycy, prawdopodobnie bez licencji na wizerunek Zygzaka, stworzyli odkurzacz o tej samej nazwie. Samochód z numerem 10, który pojawia się w kilku klatkach, jest w kolorach niebieskim oraz fioletowym. Nie jest to przypadek, a malowanie tego pojazdu jest oczywistym nawiązaniem do Saliego, słynnego potworka z filmu Potwory i Spółka, również stworzonego przez Studio Pixar 21 lat temu. Nie wiem jak wy, ale ja powoli zaczynam czuć się staro. Z kolei pasiasty samochodzik to po raz kolejny postać z Potworów i Spółki, tym razem nosząca imię George Sanderson lub bardziej w rodzimym języku Grześ. Piosenka, którą śpiewa Złomek, budując swojego ukochanego przyjaciela Zygzaka, ma zmienione słowa, jednak w oryginale pochodzi z animacji Disneya Humphrey the Bear i nosi tytuł Put It in the Bag. Posłuchajmy. First you stick your bag, put it in the bag, bump, bump. Then you bend your back, put it in the sack, bump, bump. That's the way it's done, it's a lot of fun, bump, bump. Na sam koniec szybko o Zygzaku. Jak już wiemy z pierwszej części, numer 95, z którym jeździ Zygzak, jest nawiązaniem do roku premiery pierwszego pełnometrażowego filmu Pixara, Toy Story. W Polsce nasza wyścigówka nosi imię Zygzak McQueen, w oryginale natomiast Lightning McQueen. Ten człon McQueen zawsze jest obecny, a to dlatego, że Zygzak swoje imię otrzymał po Glennie McQueen, animatorze Pixara, który zmarł pod koniec 2002 roku. Subskrybuj kanał i nie przegap kolejnych filmików.